wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Te piękne słowa Ewangelii według świętego Jana, komentowane w takim otoczeniu rozwijającej się przyrody, pozwalają nam zrozumieć istotę chrześcijaństwa. Tak jak te gałązki pięknie rozwijają się, kwiaty rozkwitną, tak samo i człowiek staje się piękny pod warunkiem, że jest tam, gdzie jest źródło jego życia. Tam, gdzie jest Chrystus, w którego jest wszczepiony. Chrzest Święty jest tym wszczepieniem nas w Chrystusa, daje nam potencjał rozwoju. Jaki jest żal, kiedy patrzymy na te uschłe gałązki, odcięte od krzewu, stały się bezużyteczne. Jeden czy dwa dni zachowywały pozory świeżości, a potem zginęły. Człowiek, który trwa w Chrystusie, nigdy nie stanie się jak ta uschła gałąź. Kiedy benedyktyni zaczęli ewangelizację ziem polskich, kiedy zaczęli ewangelizację na tej ziemi, na ziemi nazwanej później ziemią Świętego Krzyża, mieli ten sam zamysł, uczynić człowieka pięknym, pokazać, do jakiego rozwoju zdolny jest człowiek, kiedy jest zakorzeniony w Ewangelii, w Chrystusie. Tu na tej ziemi dokonał się cud. Dzięki zaszczepieniu Ewangelii na tej ziemi ludzie odkryli swoją godność, zaczęli odkrywać wartość wspólnoty, pracy, jedności. Oto jak pięknie potrafi rozwinąć się człowiek, kiedy zawierzy Ewangelii i kiedy staje się jak gałązka w winnym krzewie Chrystusa. Jesteśmy w miejscu, które pokazuje jednak drugą odsłonę ludzkiego serca. Do czego człowiek jest zdolny, kiedy odcina się od swojego źródła, od źródła miłości, od Chrystusa po prostu. Jesteśmy w miejscu, które upamiętnia jedną z największych tragedii, nie tylko na tej ziemi, ale w naszej ojczyźnie. W tym klasztorze, w klasztorze, który stał się symbolem wezwania do uczestnictwa w życiu Chrystusa, w pomieszczeniach klasztoru zamordowano w okrutny sposób 6000 osób. Do czego zdolny jest człowiek? Człowiek, który schnie jak gałąź bez Chrystusa, sprawia, że również inni ludzie doznają smaku śmierci, okrutnego smaku, naznaczonego wyjątkowym bestialstwem, ludojedztwa, kanibalizm, ludożerstwo. W tym miejscu jest szczytem tego, do czego zdolny jest człowiek, kiedy usycha, odcięty od Chrystusa i kiedy prawdą stają się słowa często powtarzane, że to ludzie ludziom taki los potrafią zgotować. Te pierwsze dni maja. Ta niedziela, która mówi o wszczepieniu człowieka w Chrystusa, również zachęca nas do pewnej refleksji na temat ojczyzny. Wszak 3 maja, Maryja, Królowa Polski, Narodowe Święto. Musimy pomyśleć o tym, że również ojczyzna została zaproszona do tego i cały naród, aby dzięki wszczepieniu w Chrystusa przynosić owoce. Kiedy przeglądamy karty historii Polski, co czytamy? Pięknie wieszcz mówił, ten stary dąb tak urósł, a wiatr go nie obalił, bo korzeń jego Chrystus. Jak bardzo kontrastują te słowa z tymi, które możemy czytać na innych kartach historii Polski, jak ją nazywano? Ubliżano ojczyźnie naszej. Mówiono o niej Polska, przepraszam za wyrażenie, państwo, mówił Stalin. Nazwano ją defektem historii. Mówiono o niej, że jest uroczą kochanką środkowej Europy. I wreszcie powiedziano, że jest śmiesznym, sztucznie poczętym państwem, tak zwanym państwem, pozbawionym wszelkich podstaw narodowych, historycznych, kulturalnych i moralnych. Kiedy myślimy o tym,
o naszej odpowiedzialności za ojczyznę, przywołajmy słowa Piotra Skargi, rektora Akademii Wileńskiej, nadwornego kaznodziei króla Zygmunta II Wazy, który tak pisał o swoim powołaniu. Panie i Zbawicielu, poselstwo Twoje sprawowałem w obliczu króla, jego rady, senatu, domu, sług jego i na sejmach. Upominałem, aby obie matki swoje, Kościół Boży i Ojczyznę razem złączone, wiernie i uprzejmie miłowali. Jak to w sumie jest z tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii.